Witajcie moi drodzy, słuchajcie, króciutko dzisiaj w drodze do pracy chciałem zrobić kilkuminutowy live o Duchu Świętym, bo często osoby przychodzą i zadają różnego rodzaju pytania, co jest dobre oczywiście z jednej strony, bo znaczy to, że ktoś docieka, ale zarówno w kwestii Duchu Świętym na początku, jak i w każdej innej chciałem podkreślić ważną rzecz, że dopóki nie zaczniesz studiować Słowa Bożego, zawsze będziesz jak chorągiewka. Ludzie powinni się odzwyczaić wierzący od tego, by chodzić po ludziach od tego do tamtego i pytać o opinię. Słuchajcie, jest to i plus i minus, tak jak mówię, no bo oczywiście ktoś może być duchowo usposobiony i wiele lat w Panu i może nam pomóc, ale pomóc nie dać Ci gotową odpowiedź, a więc to jest Twój obowiązek, byś Ty stał się nauczycielem, oczywiście nauczycielem nie w kontekście, że musisz nauczać teraz, robić live'y i nazywać siebie nauczycielem, ale byś wiedział, w co wierzysz, byś się obudził w środku nocy i Cię zapytał, to jesteś w stanie to udowodnić biblijnie, nie, że mi się tak wydaje. Ja mam takie poznanie, tak? To są dzisiaj bardzo pospolite slogany. To, że przeczytasz Ewangelię Mateusza i tak dalej, kolejne księgi, listy Nowego Testamentu, nie znaczy, że studiujesz Biblię, to czytasz Biblię. Mało wierzących osób jest nauczonych studiowania Biblii, czyli odnoszenia się z jednej kwestii do drugiej. Nie wiedzą, jak to robić, więc przede wszystkim Nowy Testament musi się zgadzać ze Starym, Stary z Nowym. Nie ma czegoś takiego, że Stary Testament, chociaż niektórzy tak twierdzą, zawiera inne nauki. W cudzysłowie, nie wiem, prorocy, pisarze mieli inne poznanie. Znowu to brzydkie słowo, którego bardzo nie lubię. No nie. Poznanie, moc Boża, Jego działanie, prawda, którą objawia, zawsze jest taka sama. Oczywiście różnicą jest prawo mojżeszowe, które nas nie dotyczy. Ale mówimy o naukach Słowa Bożego, które są takie same w Starym Nowym Testamencie. Jeśli chodzi o Ducha Świętego, więc do tego zachęcam. Studiuj Biblię. Słowo Boże, Paweł mówił, że w naszych czasach ludzie będą szli tam, gdzie ucho łechce. Ucho łechce to nie jest nic innego, jak znaleźć kogoś, kto mi powie tak, jak mi się podoba. A tak, dobra, to ja to przyjmę. To jest to, co ci ucho łechce. Nie powinno tak być do końca, bo nie wiadomo kto, jak ci powie dobrze. Powinieneś to przestudiować Słowem Bożym. Długi czas zajmuje studiowanie. To nie jest tak, że usiądziesz i ta kwestia powinna wracać do Ciebie. Aż ją dobrze Biblii nie pojmiesz. Ja zawsze zachęcam do Biblii, nie do osoby. Jeśli chodzi o Ducha Świętego, króciutko, bo już też o tym mówiłem, jeżeli ktoś chce dłuższego live'a stricte biblijnego, to oczywiście możecie napisać prywatnie na Messengera, mogę go wysłać, a więc w oparciu o Słowo Boże, tak? I tak powinniście to analizować. Ale jeśli chodzi o logikę, jeśli chodzi o Ducha Świętego, czy Duch Święty jest osobą? Bo takie pytanie mi zadano po raz kolejny dzisiaj. Ja sam pochodzę, byłem urodzony, jak wielu z Was wie, jako świadek Jehowy, a więc wiarę w Ducha Świętego jako nie osobę, jako moc, jedynie moc Bożą, wyssałem z mlekiem matki, jak się to mówi, aczkolwiek więcej w to nie wierzę. Chociaż byłem wieloletnim świadkiem Jehowy. Dlaczego więc to nie wierzę? Krótko na temat, dlatego że inaczej nauczę na ten temat Słowo Boże. Moi drodzy, największym problemem, jak często powtarzam, jest ucieleśnienie w cudzysłowie Ducha Świętego. Więc sami świadkowie Jehowy przyznają, że Duch Święty, mówią, jest czynną mocą Bożą. Jest więc czym? Jest mocą od Boga? Czy jest demonem, czy jest mocą anioła jakiegoś, czy czym jest Duch Święty. Więc sami przyznają, że jest to moc Boża, sposób, w jaki działa Bóg. Więc jest to Bóg w działaniu, czy nie? No, musimy powiedzieć, że jest to Bóg w działaniu. Nie można inaczej nazwać Ducha Świętego niż Boga, jeśli chcemy przyjąć, że jest to Jego czynna moc, jak Świadkowie Jehowy. Ja tu daję przykład Świadkowie Jehowy, organizacji, która nie uważa Ducha Świętego za osobę, ani nie ucieleśniają. A więc nawet jeżeli ktoś mylnie, ja tylko podkreślam tutaj
pewne schematy. Gdyby ktoś mylnie wierzył, że Duch Święty jest Bogiem, to nie grzeszy. Nie grzeszy, dlatego że Duch Święty jest Bogiem, jest Jego działaniem, jeżeli chcemy iść tokiem myślenia świadków Jehowy. Czy się z tym zgodzisz? A więc nie możemy mówić o bałwochwalstwie, tak? Nie możemy mówić o jakimś demonie, jakimś aniele. Duch Święty jest częścią Boga, jest Jego mocą w ust świadków Jehowy, dobrze? Jeżeli chcemy się tak skupić, bo mówię stricte, chcę w tych kilku minutach powiedzieć o kwestiach logicznych, które oczywiście też bazują na Słowie Bożym. Tak jak mówię, ktoś chce dłużej, mam pełne live'y biblijne na temat Ducha Świętego. Więc możemy i każdy musi przyznać, że Duch Święty pochodzi od Boga, jest Jego mocą. Ostatnio nawet w live'ie z Ezechiela mówiłem, że Bóg wszędzie jest i wszystko widzi tam, gdzie chce, za pomocą Ducha Świętego. Tak? Czytamy w Księdze Objawienia, że 7 duchów stojących przed tronem Boga, oznacza Ducha Świętego. Zawsze liczba 7 w tych opisach, 7 oczu, oznacza Ducha Świętego. Tak samo Manora, czyli 7-ramienny świecznik izraelski, jest symbolem Ducha Świętego. Problem zawsze więc jest w ucieleśnieniu, że tak powiem w cudzysłowie, Ducha Świętego. No bo grupy typu Świadkowie Jehowy mówią, no skoro jest to Duch Święty, no to nie jest osobą, jest Duchem. No jest to najgłupsza argumentacja, dlatego że Słowo Boże naucza nas o Bogu Jahwe, Bogu Ojcu, że jest Duchem. Więc jeżeli mielibyśmy iść tym tokiem myślenia, musielibyśmy powiedzieć, że Bóg Ojciec, Bóg Jahwe nie jest osobą, co jest bluźnierstwem. Bluźnierstwem jest głupotą w najczystszym wydaniu. A więc mówienie, że Duch Święty nie jest osobą, bo jest Duchem, po prostu mija się z celem. O Duchu Świętym czytamy wiele. Czytamy o tym, że można Go zasmucić. Posiada więc emocje. Nie mówi Słowo Boże, że żebyśmy nie zasmucali Boga Ojca. Nie mówi, oczywiście w innych słowach też o tym mówi, tak? Ale w tym kontekście nie mówi, nie zasmucajcie Boga Ojca, nie zasmucajcie Jezusa Chrystusa. Mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Piotr, gdy powiedział o postanowieniach apostołów, gdy była kwestia sporna, jeśli chodzi o obrzezanie, powiedział, że postanowiliśmy Duch Święty i my nie nakładać na was żadnych innych ograniczeń oprócz rzeczy koniecznych. I je wymienił, tak? A czego nie powiedział? Postanowiliśmy Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, jakkolwiek, to powiedział Duch Święty. Jeżeli byśmy mówili, że tak Świadkowie Jehowy, że Duch Święty jest niemocą, to Bóg bardzo dobrze wie, że człowiek potrafi skreować nauki z miejsc, których nie rozumie. Tak, że innymi słowy, napisz coś prosto, bo mogę to źle zinterpretować. Jest to proste? Jest to proste. Więc Bóg dobrze wie, że samo nazwiennictwo, czyli Duch Święty, może być opacznie zrozumiane. Więc wszędzie tam, gdzie Duch Święty, gdyby Bóg chciał pokazać, że nie ma czegoś takiego jak osobowość Ducha Świętego, byłaby Bóg swoją mocą natchnął na przykład proroka. Bóg swoją mocą stworzył świat. Postanowiliśmy Bóg Ojciec i my nie nakładać na was żadnego innego ograniczenia. Zasmuciliście, albo właśnie sytuacja Ananiasza i Szafiry, tak? Kiedy sprzedano pole i skłamano, jeśli chodzi o kwotę, by pokazać, że tacy są dobrzy, dali całość, a część zakopali dla siebie. Piotr powiedział, że skłamaliście Duchowi Świętemu, skłamaliście Bogu, tak? W tym momencie Ananiasz padł martwy, potem Szafira. Nie ma sensu, jeżeli Duch Święty byłby jedynie, słuchajcie, elektrycznością, tak, to z rąk właśnie rzekomych bogów, chociażby greckich, Zeusa, tak? Od Zeusa wychodziła ta moc, te błyskawice właśnie z rąk, tak? No to na takiej zasadzie wierzą w Ducha Świętego Świadkowie Jehowy, no tak trzeba powiedzieć. A więc jeżeli tak by było, nie byłoby wzmianki o Duchu Świętym w Biblii. Nie byłoby. Dlatego, że jeszcze raz, zasmuciliście Boga, skłamaliście Boga, nie Duchowi Świętemu. Chrystus by nie powiedział, że cieszę się, że odchodzę, bo jeśli bym nie odszedł, nie przyszedłby do was Parakletos,
Pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle wam Ojciec. Jeszcze raz, jaki jest sens w tym, by mówić takie rzeczy, zamiast powiedzieć: słuchajcie, cieszę się, że odchodzę, bo inaczej nie zająłby się wami mój Ojciec, nie zesłałby wam swojej mocy, tak? Czyli słuchajcie, określenia, które nam mówią w Duchu Świętym, są jak najbardziej osobowe. Duch Święty się wstawia, Duch Święty może być zasmucony, jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czytamy, że zbluźnisz przeciwko Ojcu, będzie ci wybaczone. Zbluźnisz przeciwko Synowi, będzie ci wybaczone, ale jak zbluźnisz przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie ci wybaczone ani w tym wieku, ani przyszłym. No to jak to? Jak to? Jeżeli to jest tylko moc Ojca, ta elektryczność, no to jak może ci być bluźnierstwo przeciwko Ojcu wybaczone, a nie wybaczone przeciwko tej elektryczności? Nie ma to sensu. Musicie przyznać, że nie ma to sensu. Tutaj mówię czysto logicznie, ale ta logika jest związana ze Słowem Bożym. I tak jak mówię, są moje vlogi, które głęboko analizują osobowość Ducha Świętego. Oczywiście, bo tutaj jest wielki błąd myślowy. Ja zawsze podchodzę fair do wszystkiego. Słowo Boże nigdzie nie uczy tego, by oddawać cześć, uwaga, cześć Duchowi Świętemu. Biblia nigdzie nie uczy, by modlić się do Ducha Świętego. Nie ma ani jednego przykładu biblijnego sługi Bożego, proroka, kogokolwiek, by się modlił do, uwaga, do Ducha Świętego. Nie ma takiej modlitwy. Wielu ludzi się tak robi, pastorów robi, uczy tak ludzi, uczy. Natomiast my musimy pamiętać o roli Ducha Świętego i tak samo Syna. Pamiętajmy, że nad wszystkim, co jest najczęściej zapominane, jest Bóg Ojciec. Syn jest podległy, jak uczy nas Słowo Boże, Bogu Ojcu, a nie Bóg Ojcu, Bóg Ojciec Synowi. Tak samo z Duchem Świętym. Nie znaczy to, że Syn nie jest Bogiem, a Duch Święty są, ale nad wszystkim jest Ojciec. I nie ma tutaj, że ktoś jest większy, mniejszy. Jest hierarchia. Tak jak żona i mąż są po prostu tej samej mocy, można powiedzieć, są tak samo fizjologicznie stworzeni, są ludźmi. Ale jest żona poddana, tak? Jest pewna charakterystyka, więc nie mylmy tutaj pojęć. Nie mamy się modlić do Ducha Świętego z racji na pozycję, którą zajmuje, ale o Ducha Świętego, o! Bóg może natchnąć kogoś Duchem Świętym, jeśli chodzi o pisarzy Biblii, natchnął kogoś Duchem Świętym. Bóg może wzmocnić się swoim Świętym Duchem. Bóg może kogoś i uzdrawiał kogoś Duchem Świętym. Bóg stworzył cały świat Duchem Świętym. Pomimo tego, że Bóg Ojciec jest nazwany Stwórcą, że Jezus Chrystus jest nazwany Stwórcą, dobrze o tym wiemy, i Duch Święty również. Dlatego, że nigdy Bóg nie działa bez Syna, a bez Ducha. A Duch nie działa bez Ojca, bez Syna, ani Syn bez Ojca, a bez Ducha. Zawsze działają razem, tylko zrozummy to, że jest pewna zależność. Bóg to Ojciec, Syn i Duch Święty, ale to jest jedno, które wyraża się w inny sposób. A nad wszystkim jest Ojciec, ok? Nie masz się modlić do Ducha Świętego, masz się modlić o Ducha Świętego. I często tłumaczę, jeśli chodzi o modlitwę, masz się modlić do Ojca, dlatego, że gdy się modlisz do Ojca, jest tam obecny Ojciec, Syn i Duch Święty. Modlisz się do Ojca w imię Jezusa Chrystusa Syna, a modlitwa jest wysłuchana tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu. A więc dlaczego się masz modlić do Ducha Świętego? Wtedy odsuwasz Ojca i Syna. A się modlisz do Ojca przez Syna w mocy Ducha Świętego, no to halo, halo. Czy rozumiemy te zasady? Jest wiele rzeczy pomieszanych, jeśli chodzi o osobowość Bożą. Tak samo, jeśli chodzi o rolę Ducha Świętego. Jest powiedziane, że całe niebo oddaje cześć komu? Bogu i Barankowi. Nie usłyszysz już o Duchu Świętym. To nie znaczy, że On nie jest Bogiem. Jest. Ale pojąć do końca hierarchię i zasady, które są niebiańskie, które są duchowe, poznamy dopiero w przyszłości. Natomiast jeszcze raz, jeśli chodzi o Boga, to jak najbardziej Duch osobowy jest osobą, chociaż jest Duchem. Tak jak Bóg Ojciec jest Duchem, ale jest osobą. Tak? Nie masz się modlić do Ducha Świętego. Masz się modlić do Ojca przez Syna, w mocy Ducha Świętego. Tak? Jednak wielkim bluźnierstwem jest odebranie osobowości Duchowi Świętemu i nauczanie, że jest to energia, czy ta moc Boża, błyskawice.
bo nie tak opisuje to Biblia. Pozdrawiam Was, już zbliżam się do pracy. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i pozostańcie w miłości Pana naszego, Jezusa Chrystusa.